uciekam stąd. Maszynę obalam, wolności szukać daleko stąd. Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, tym vlogiem chciałbym wrzucić pewien kamyczek do tak zwanej menosfery w internecie. Tak, ponieważ ja już siedzę w tym temacie, no przynajmniej od 2 albo 3 lat, albo dłużej nawet, i powiem szczerze, troszkę mnie już to zaczyna męczyć, moi drodzy, ponieważ mam wrażenie, że tak zwana manosfera, zwłaszcza ostatnią, no w ogóle dryfuje w jakimś niezbyt ciekawym i budującym kierunku, co do większości niestety. Są oczywiście bardzo dobrzy twórcy treści, tacy, którzy kierują nas w kierunku budowania własnej wartości i to jest fantastyczne, ale coraz więcej wśród, zwłaszcza komentarzy w internetach czy jakichś mniejszych kanałów, widzę, że to po prostu jest to destrukcyjny kierunek i tu muszę przyznać, moi drodzy panowie, że jeśli słyszycie w mediach głównego nurtu czy takich, powiedzmy, lewoskrętnych, że jest kryzys męskości i że tak zwany red pill jest takim odpowiednikiem, męskim odpowiednikiem feminizmu, no to przyznam szczerze, jeśli im dłużej, długo to obserwuję i zaczynam dochodzić do wniosku, że jest tym niestety trochę racji. Otóż, moi drodzy, zacznijmy od tego, że my, chłopaki w menosferze, narzekamy na to, że kobiety nie radzą sobie z tak zwaną trudną prawdą i po prostu lubią słuchać słodkich kłamstwek, lubią słuchać ludzi, którzy mówią im rzeczy, które są dla nich przyjemne i wygodne, tak? Oczywiście jest cała masa takich internetowych, potakiwaczy kobietom, którzy zbijają ciężkie pieniądze na mówieniu to, co jest miłe dla ucha i co mile łechce ego, jak, nie wiem, pan Kobus na przykład, czy inny oczami mężczyzny, to prawda. Ale bądźmy szczerzy, widzę ostatnio, że mnosfera ma niestety w dużej mierze podobne podejście. Zauważyłem, że całkiem spora grupa mężczyzn właśnie w tej tak zwanej menosferze, czy czerwonej pigułce, czarnej pigułce zwłaszcza, traktuje tą wiedzę red pill tak zwaną, czyli po prostu praktykę relacji międzyludzkich, jako wymówkę do tego, żeby po prostu zrzucić winę na kogoś innego i samemu po prostu siedzieć dalej w piwnicy i narzekać, jakie to baby są złe. Zacznijmy od tego, że tak zwany red pill, czerwona piłka, nie jest żadną filozofią, tylko jest po prostu zagregowaną wiedzą w oparciu o doświadczenie tysięcy mężczyzn, które od jakiejś dekady dzielą się tymi swoimi obserwacjami z relacji międzyludzkich w internecie. No i oczywiście ci, którzy tą tak zwaną czerwoną pigułkę połknęli, i no to wszędzie widzą już te mechanizmy, które tam są zawarte, co oczywiście z jednej strony jest bardzo dobre, bo po prostu zdejmuje nam klapki z oczu i widzimy, jak rzeczywistość tych relacji wygląda naprawdę. Już przestajemy wierzyć w disneyowskie bajki, żyli długo i szczęśliwie. Natomiast po prostu zaczynamy znać i widzieć te mechanizmy po prostu. Te mechanizmy, słuchajcie, moi drodzy, to nie jest żadna wiedza tajemna, którą Rollo Tomasi czy inni czy tam specjaliści od Red Pillu w internetach odkryli 10 lat temu. Nie, ta wiedza jest ogólnie znana i nawet dostępna, no przynajmniej od 100 lat, bo wystarczy sobie poczytać trochę lektur szkolnych w postaci lalki czy nocy i dni, żeby te mechanizmy zauważać, jak już ktoś ma czułki odpowiednio nastrojone. I bardzo dobrze, moi drodzy, że my tą wiedzę mamy, posiedliśmy ją, znamy te mechanizmy, nie żyjemy w bajce, żyjemy w realności.
Teraz pytanie jest takie, co my z tą wiedzą zrobimy? Tą wiedzę serwuje nam oczywiście znany psycholog kliniczny Jordan Peterson, od którego też możemy się dowiedzieć takiej życiowej prawdy, że generalnie, statystycznie, kobiety reagują na rzeczywistość, a my mamy taką naturę, że tą rzeczywistość chcemy tworzyć. No i kolejna prawda, czy truizm, jest taki, że ciężkie czasy tworzą silnych mężczyzn, silni mężczyźni tworzą dobre czasy tworzą słabych mężczyzn, a słabi mężczyźni tworzą ciężkie czasy. No i słuchajcie, jesteśmy teraz w takim momencie, że w zasadzie cała wiedza została już zgromadzona i jest ogólnie dostępna dla każdego, kto ma ochotę do niej sięgnąć. Są różni vlogerzy, którzy na ten temat mówią, są książki na ten temat, na przykład Rollo Tomasiego, Mężczyzna Racjonalny. Jest taki publicysta Roman Warszawski, który popularyzuje, powiedzmy, podejście redpillowe. To wszystko już jest. Niestety jest taki odłam, słuchajcie, w menosferze, który skupia się głównie na narzekaniu na to, jaka ta natura kobiet, czy większości kobiet jest, zamiast cokolwiek próbować z tym zrobić. No i teraz, no moi drodzy, wracamy znowu do tego momentu, że kobiety statystycznie bardziej reagują na rzeczywistość, a my bardziej chcemy ją tworzyć. Więc jeśli nie jesteśmy w stanie zmienić natury kobiecej, bo jest ich naturą. Jedyne, co możemy zrobić, to zmieniać i budować siebie. No i to budowanie siebie ma przede wszystkim służyć nam samym, tak? Żebyśmy my budowali własne poczucie własnej wartości w oparciu o to, jaką mamy sprawczość w życiu i jakie mamy kompetencje. Niestety część tej współczesnej menosfery postrzega wartość mężczyzny w oparciu o to, jakie ma powodzenie u płci przeciwnej. Co moim osobistym zdaniem jest pewnym błędem w założeniu, ponieważ to powodzenie u płci przeciwnej powinno być jakby skutkiem ubocznym tego naszego levelowania się, powiedzmy, tak? Zdobywania umiejętności, kompetencji, sprawczości i w konsekwencji budowania poczucia własnej wartości. To nasze wewnętrzne poczucie własnej wartości, które oparte jest o realne jakby osiągnięcia, emanuje z nas, tak? Jakąś energią, które kobiece, powiedzmy, hipergamiczne czułki w jakimś sensie wyczuwają. Także, moi drodzy, moim zdaniem powinniśmy się właśnie skupić przede wszystkim na tym, żeby sam tą własne poczucie wartości budować. To nam da samo w sobie już poczucie szczęścia i spełnienia i dopiero wtedy powiedzmy te skutki uboczne w postaci zainteresowania kobiet naszą osobą po prostu pojawią się z czasem. Część menosfery, zwłaszcza ta redpillowa, dosyć prawidłowo jakby rozpoznaje te sprawy i wykłada je mężczyznom. Natomiast no trzeba przyznać, że część tego redpillowego towarzystwa w postaci Richarda Coopera na przykład, czy Andrew Tate'a, gdzie wiele bardzo pozytywnych treści są przekazywane, natomiast w pewnym sensie sprzedają, zwłaszcza młodym mężczyznom, pewnego rodzaju bajkę, która polega na tym, że będziemy szczęśliwi sami ze sobą i będziemy mieli duże powodzenie u kobiet, jeśli będziemy robić takie rzeczy, które no, w pewnym mainstreamowym podejściu kobiety uważają za atrakcyjne. O
Otóż ta bajka polega na tym, że sprzedawany jest młodym ludziom taki obrazek, że będą szczęśliwi wtedy, kiedy będą jeździć Lamborghini, będą milionerami, będą wyglądali jak Thor z Marvela. No, moi drodzy, prawda jest taka, że z milionów fanów Andrew Tate'a i czy setek tysięcy fanów Richarda Coopera taki poziom życiowy osiągnie może z 5%, jeśli, tak, a podejrzewam, że mniej. Zatem realnie rzecz ujmując, większość z tych ludzi de facto będzie nieszczęśliwa, bo wymyśla sobie jakąś rzeczywistość, do której z dużym prawdopodobieństwem nie dojedzie, nawet pracując bardzo ciężko. Druga sprawa jest taka, że o ile oczywiście, tak, dobra muskulatura, sportowy tryb życia i tak dalej jest zdrowy i skuteczny również, tak, przy poznawaniu kobiet, no to też doba ma 24 godziny i trudno wyglądać jak Thor i jednocześnie być milionerem, i jednocześnie mieć ciekawe życie, i jednocześnie mieć hobby, i jednocześnie mieć czas na kobiety, tak, moi drodzy? No i teraz będzie, że wujek Johnny Rep radzi. No słuchajcie, ale no tak, że spójrzmy na tą rzeczywistość realnie. No czy spójrzcie na siebie w lustro i czy oceniacie się tak, żeby po prostu te wszystkie rzeczy naraz osiągnąć? No tym nie, moim zdaniem warto iść małymi kroczkami. Oczywiście sport, oczywiście sylwetka, tak, nie poświęcając temu 100% uwagi, nie zaniedbując spraw zawodowych i też krok po kroku się levelować zawodowo, ale też tutaj kamyczek do ogródka kanału Red Pill dla faceta, tak, też trzeba mieć swoje życie, takie życie po pracy, mieć jakieś hobby, które też wymaga pewnego levelowania się, podnoszenia poziomu umiejętności, głównie po to, moi drodzy, żeby sobie w sposób naturalny wydzielać dopaminkę, która nam podniesie samopoczucie, poczucie własnej wartości i tą energię właśnie spowoduje, że ten cały trzy elementy spowodują, że będziemy szczęśliwi. Szczęśliwi przede wszystkim sami ze sobą, bo od tego trzeba zacząć po prostu. Moi drodzy, w tym vlogu już tego nie zmieszczę, pewnie będzie w następnym, ale tu chciałbym się odnieść do mojej ulubionej kultury amerykańskiej i zwłaszcza amerykańskiej kultury motoryzacyjnej, gdzie w zasadzie każde pokolenie od pokolenia, które brało udział czynny w II wojnie światowej i później każde kolejne, traktowały tą motoryzację właśnie jako taki, no powiedzmy, właśnie samorealizację i dawało właśnie poczucie sprawczości młodym ludziom, którzy po prostu na tym etapie życia jeszcze nie byli w stanie konkurować ze swoimi dużo bardziej majętnymi kolegami starszymi. Tak mniej więcej, słuchajcie, zaczęły się korzenie kultury hot rodowej, powiedzmy, kultury custom i przerabiania motocykli w Stanach, że po prostu chłopaki nie chcieli czekać do 50, aż będą bogaci, czy tam bogatsi, żeby sobie kupić sportowy samochód, czy szybki motocykl, tylko po prostu chodzili po złomowiskach, szukali starych gratów i ciężką własną pracą za niewielkie pieniądze budowali sobie swoje marzenia w obrębie, powiedzmy, środków, na które byli w stanie zarobić w danym momencie. W kolejnych vlogach zamierzam przedstawiać właśnie te elementy kultury amerykańskiej motoryzacyjnej, zwłaszcza tych naszych poprzednich pokoleń, które w ten sposób właśnie radziły sobie z problemami, które teraz właśnie pokazuje Red Pill, moi drodzy. I to jest moim zdaniem super ciekawe. Zatem, kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę. Komentujcie w komentarzach, bo komentarze to sól tego kanału.
No i słuchajcie, o, no oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje, to szczerze zachęcam do subskrypcji i tym optymistycznym akcentem nara.